Witam Państwa, nazywam się Michał Zaręba, reprezentuję spółkę Mizar, która jest dostawcą części zamiennych do maszyn rolniczych. Gościmy na targach rolniczych AgroShow 2018 w Bednarach. Serdecznie zapraszam do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Dzień dobry, moje nazwisko Szlakiewicz Piotr, jestem koordynatorem sprzedaży w firmie Agromasz. Tutaj jesteśmy na wystawie AgroShow Bednary. To jest wystawa jubileuszowa, więc przygotowaliśmy kilka nowości. Główną naszą taką nowością jest włókna Przedlitus. Oczywiście ta nowość jest wystawiona na pasie startowym. Dodatkowo tutaj mamy też kilka nowości, jak całą gamę agregatów podrywkowych, pług ośmioskibowy, nowe modele agregatów rond talerzowych, nowe oprogramowanie do siewników. Dodatkowo też mamy cztery maszyny na poletku pokazowym tutaj, bierzemy udział. Braliśmy udział w tamtym roku jako jedyni, na obecną chwilę jest kilka firm, które też biorą udział. Na poletku pokazowym przedstawiamy uprawę pasową, cały system uprawy pasowej, brona mulczowa, siewnik Salvis, dodatkowo też jest siew uproszczony i siew mulcz. Dzień dobry, z tej strony Rolnik Szuka. Jak widać, stoję teraz na stoisku Massey Ferguson. Dzisiaj mamy sobotę, już trzeci dzień targu, bo dzisiaj w tym roku wyjątkowo od czwartku targi AgroShow 2018. Ruch mamy obfity, jak widać. AgroShow przyciągnęło sporo tutaj ciekawych ludzi, którzy przyszli tutaj oglądać maszyny. Te maszyny, jak widać, błyszczą tutaj, no i przyciągają wzrok i nie tylko. Witam bardzo serdecznie, nazywam się Maciej Zięba i reprezentuję firmę Grind Parts Polska, części zamienne. Na tegorocznych targach AgroShow 2018 chciałbym zaprezentować dwie nowości od naszej firmy, katalogi główne. Pierwszy katalog to katalog 8 przeznaczony dla części zamiennych do naczep pojazdów ciężarowych. Drugi katalog, absolutna nowość, to katalog Active 2019, katalog główny, który zbiera w sobie wszelkie części zamienne do pojazdów rolniczych takich marek jak Ursus, Zetor. Zawiera również sporo części przeznaczonych dla hydrauliki siłowej, elektryki bądź też hodowli zwierząt. Do tej pory, dziś w sobotę, odwiedziło nasze stoisko już 5000 osób. Oczywiście liczymy na jak największy frekwent. Targach, które możemy tutaj dwie godziny stać i gadać. Ogólnie możemy powiedzieć tak. Na pewno największe targi w Polsce pod chmurką, ale też coś jest tym fajnego. Wszystkie maszyny w jednym miejscu, także tacy rolnicy, a jest tutaj dużo oczywiście, no mają taki trochę raj na ziemi, albo nie wiem, czy raj. Przy szukaniu maszyny mogą w jednym miejscu znaleźć wszystko, co jest potrzebne. Jak wypada w tym roku frekwencja?
Ze względu na to, że izba w tym roku przesunęła ten czas od czwartku do soboty, no niestety nie widzimy dużego natężenia ludzi, dlatego że rozłożyło się to na poszczególne dni. Dlatego jest to mniejsza, w mojej ocenie, mniejsza frekwencja, ale może dlatego właśnie, że to się rozłożyło na większą liczbę dni w tygodniu. Które z Państwa nowości wydają największe zainteresowanie wśród klientów? Głównie prezentowana prasa silosująca, jednak jest to maszyna, która gdzieś wywołuje największe zainteresowanie wśród naszych klientów. Kładziemy duży nacisk też na tą maszynę, bo jednak uważamy, że w najbliższym czasie będzie to bardzo maszyna, która będzie się coraz więcej sprzedawała i coraz większe gospodarstw będzie chciało tą maszynę kupować. I rozumiem, że jest już w ofercie wprowadzona? Jest w pełnej ofercie, dokonaliśmy już pierwszych sprzedaży, jest dostępna na rynku, można nawet już w tym momencie ją w pracy zobaczyć. Jest też możliwość oczywiście umówienia się na pokaz. My w tym momencie przyjmujemy zamówienia osób, które chcą taki pokaz, żeby u nich w gospodarstwie został zrobiony. Można się z nami skontaktować, my jedziemy z maszyną, dokonujemy pokazu, jak dana technologia zakiszania wygląda, jak nasza maszyna pracuje. I jakieś możliwości finansowania tego są? Jak najbardziej, my posiadamy finansowanie fabryczne, tak zwane finansowanie SIPMA, bardzo elastyczna, praktycznie 0%, jeżeli chodzi o pierwszą wpłatę, to jest 10%, później mamy RRSO, tak naprawdę jest 0%.